Witajcie. W tym odcinku ponownie skierujemy zapytania za pomocą polecenia SELECT do naszej bazy danych, z tym, że użyjemy troszeczkę innych przykładów, innego użycia tego zapytania, jak w lekcji drugiej zapraszam. Wykorzystamy sobie zadanie słodzik, jedno z zadań maturalnych nie będę go nawet w całości rozwiązywał, gdyż to nie te zadanie jest celem, a lepsze poznanie SQLowego zapytania SELECT. To zadanie jest przeznaczone w zasadzie do rozwiązania w arkuszu kalkulacyjnym. Jeżeli ktoś je robił albo sobie zrobi, to zobaczy, że jest to o wiele sprawniejsze rozwiązać to zadanie za pomocą chociażby Excela. No niemniej, jak już mówiłem, chcę tu pokazać Accessa, chcę pokazać SQLa. Dlatego wybrałem to zadanie jako taki przykład. Nawet nie będę go robił całego, ale to, co wybrałem, pozwoli zobaczyć kolejne możliwe jakieś zastosowania Selecta i takie trochę ćwiczenie dla Was, bo może spróbujcie już sami po przeczytaniu tego rozwiązać to zadanie. Zapraszam, zapoznajmy się z treścią. I co tu mamy? Mamy firmę słodzik, która handluje cukrem w Pliku cukier TXT będą znajdowały się informacje, dzień sprzedaży. Jaki firmie tu będzie NIP, sprzedaliśmy, ile kilogramów cukru i w oddzielnym pliku, pliku cennik TXT będziemy mieli, jaka jest cena za kilogram w konkretnym roku sprzedażowym. I tutaj takie dwa pliki importujemy sobie do Akcesa, już wiemy, jak to robić. No i w zasadzie na tych dwóch plikach pobawimy się i spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania. Zadanie pierwsze będzie takie: podaj numery NIP trzech klientów. Którzy w całym okresie sprzedaży od 2,5 do 2,14 kupili łącznie najwięcej cukru? Dla każdego z tych klientów podaj łączną liczbę kilogramów zakupionego przez niego cukru. No to przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Zatem, po imporcie mamy tabelę cennik, która zawiera rok i cenę. Oraz tabelę wszystkich sprzedaży tego cukru, gdzie mamy tutaj dzień sprzedaży, nip firmy, która taki cukier od nas kupiła i sama ilość cukru w kilogramach. Dodałem z automatu taką kolumnę, która będzie tu kluczem, kluczem podstawowym, bo przy imporcie takiego klucza w zasadzie tu nie było, bo nie było pewności, czy chociażby data. Nie powtarza się, czyli czy jakiegoś dnia dwie firmy nie kupiły cukru. Być może, że tak jest, ale dodałem klucz własny. Tabela w zasadzie nie musi mieć klucza podstawowego, czyli przypominam takiej kolumny z niepowtarzalnymi wartościami dla każdego wiersza, ale lepiej jest, jak ma. Zatem liczba porządkowa dodana przy imporcie. No i przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Oto nasze zapytanie. Select Top 3. Czyli zawężamy się od razu tylko do trzech wierszy, domyślamy się, że będą to te trzy firmy, które najwięcej kupiły. Oczywiście wybieramy dane z tabeli cukier, czyli z informacji o sprzedaży, pokazujemy, jaka to firma, i pokazujemy tutaj sumę kilogramów. A dlaczego sumę kilogramów? No, bo właśnie pod tym kątem szukamy tych firm, które najwięcej kupiły kilogramów cukru w całym okresie sprzedażowym. Zatem Wybieramy wszystko, oczywiście, z tabeli cukier, ale musimy zgrupować wszystkie wyniki według firmy, czyli po nipach. Wszystkie pola, gdzie jest jeden klient, zbiorą się do jednego wiersza, a podczas tego ściskania, tej agregacji będziemy sumowali pole z kilogramami. Zatem wszystkie ściśnięte kilogramy dla jednej firmy sumują się i będą pod pozycją kilogramy razem. Następnie kiedy już mam taką pozycję, to również po tych sumach będę sobie sortował te wyniki od największej sumy do najmniejszej. Zatem pierwsze, trzy największe sumy to są właśnie nasze odpowiedzi. Zatem jak to wygląda? A no wygląda to właśnie tak. Trzy pierwsze pozycje nipy, a to suma ile to już w tonach idzie 27, 26, 26 ton około. Tego cukru zostało kupione we wszystkich latach sprzedaży. A jak wyglądają te lata sprzedaży? Podejrzyjmy to jeszcze raz. Jest tutaj 2162 wpisy, czyli tyle razy dokonano sprzedaży tego cukru w okresie od 2005 do 2014. Zanim zrobimy zadanie drugie, spójrzcie na ten zapis. Wybierz wszystko z tabeli cukier, ale przecinek dodatkowo z tabeli cennik. Cóż to oznacza? Czy tabele jedna pod drugą się zrobią? No nie bardzo, bo mają różny zestaw pól, inną szerokość, potocznie mówiąc. Zatem, co tu będzie? Popatrzcie, cennik ma 10 pozycji, 10 lat, różne ceny. Cukier ma 2162 pozycje. A co wygeneruje takie zapytanie? Jeżeli to uruchomimy, to to, co uzyskaliśmy, ma 21620 pozycji, czyli. Każdy wiersz zmiksował się z każdym. W efekcie tak jakbyśmy pomnożyli 10 pozycji z cennika razy 2162 pozycje z cukier, czyli z tych danych sprzedażowych. W efekcie uzyskałem miks wszystkich pozycji z wszystkimi innymi pozycjami, czyli dla pierwszej pozycji z tabeli cukier mamy złączenie z 10 pozycjami tabeli cennik. Dla drugiej pozycji z tabeli cukier mamy 10 połączeń z wszystkimi wierszami. Pytanie, po co mi taki miks, takie kompletne przemnożenie tabel? Normalnie to nie bardzo mi to się przydaje, ale przecież mogę teraz z takiej tabeli zrobić jakiś miks, jakąś wycinkę, czyli mogę na przykład wybrać tylko te wiersze teraz, w których rok tutaj będzie identyczny jak rok tutaj, czyli ta kolumna D będzie adekwatna do kolumny rok. W efekcie uzyskam dokładnie taki sam efekt, jakbym zrobił left join, tyle tylko, że left join po roku z wyciętym z tej kolumny i po roku z tabeli cenniki. Zatem operacja, którą tu wykonam, mogłaby być początkiem operacji, która w zasadzie będzie identyczna jak left join i za chwilę to wykorzystamy. Zobaczcie zadanie drugie. Treść zadania drugiego. Przychód z pojedynczej sprzedaży to cena sprzedaży pomnożona przez liczbę kilogramów sprzedanego cukru. No, wow, szok, trudno się domyślić. Oblicz łączny przychód firmy Słodzik w latach 2, 5, 2, 14. Jak to wygląda? Oto nasze rozwiązanie, ale przyjrzymy się mu jakby od środka. Zresztą w takiej sytuacji i musimy przyjrzeć mu się od środka. Najbardziej zagłębionym zapytaniem SELECT jest to zapytanie, które tutaj uczyniłem tabelą. T1 takim aliasem t 1 i najpierw od tę część musimy sobie przeanalizować. Co my tu mamy? Ano właśnie wykorzystujemy to, co pokazałem przed chwilą tutaj, czyli to wykorzystanie dwóch tabel, czyli takiego pomnożenia tabel. I tu właśnie mnożymy sobie te dwie tabele. Zamiast left join mogę to zrobić w ten sposób, ale uwaga, to jest o wiele bardziej takie zasobożerne, więc jeśli umiemy wykorzystać left join i wiemy jak to lepiej to zrobić, zresztą zrobię to w trzecim zadaniu, więc po kolei wybieram sobie następujące pola, z tabeli cennik cenę rok, z tabeli cukier nip, kilogramy oraz tworzę sobie jeszcze jedno pole które właśnie mnoży cenę razy kilogramy, z tym, że interesują mnie tylko te wiersze w których rok i cena jest adekwatny z dniem z rokiem dnia sprzedażowego. Zatem biorę tu wprawdzie wszystkie możliwe kombinacje, czyli tam 26 tysięcy, ale zawężam się tylko, uwaga, do sytuacji, w której wycięcie roku z daty sprzedaży jest takie same jak rok z cennika. Zatem z tych 26 tysięcy wszystkich możliwych kombinacji i tak zawężę się tylko do 2600 tam iluś dokładnie. 2000, a, 2162 pozycji, w których rok i rok z dnia sprzedaży będą identyczne. Zatem pierwsza tabelka w zasadzie generuje nam całą listę 2162 wierszy, w których mamy jeszcze policzoną aktualną cenę za sprzedane kilogramy. Cena jest właściwa, pobrana z właściwego roku. I teraz z takiej tabeli na takiej tabeli wykonuję następne zapytanie. Wybierz sobie, i tutaj będę sumował z tej naszej tabeli T1, o tej tutaj wewnętrznej, takim nazwałem ją chwilowo T1, i właśnie z tej T1 będę sobie sumował pole wartość. Wartość no to jest właśnie to. I wiemy, że suma całej tej wartości to będzie cała ta suma handlowa na przestrzeni lat 2, 5, 2, 14. Zatem wybieram, sumuj. T1 wartość, czyli z tej tabeli to pole, nazwij to wartość razem, from T1, order by, a właśnie. Tutaj już w zasadzie nie jest to konieczne, bo i tak będzie to tylko jedna pozycja, ale zostawiłem jako taką taki element yy, gramatyki, powtórki. Skompilujemy, a w zasadzie uruchomimy po prostu widok arkusza. I tu mamy tę sumę, wartość razem. 643 267, 7 groszy. Ta jedyneczka na końcu to wynik pewnej własności procesorów. Można to po prostu zignorować. Mamy tu 7 groszy i tyle. I to jest właściwa odpowiedź. Jeszcze raz, zerknijcie sobie na pytanie. Zresztą ten plik gdzieś tam umieszczę na Google Drive, będzie można sobie pobrać. Ale to zapytanie jest tutaj ważniejsze. Kolejne zadanie. Mamy tutaj wykonać i podać zestawienie ilości sprzedanego cukru w kolejnych latach od roku 2,5 do 2,14 włącznie. Czyli tu będziemy grupować po latach. Ewidentnie widać, że będziemy sobie 10 lat sprzedażowych analizować pod kątem ilości sprzedanego cukru. Tutaj musimy jeszcze zrobić wykres, no ale ponieważ to jest akces a nie Excel, tę część zadania pomijam. No to jedziemy na rozwiązanie. Zapytanko króciutkie, jak ktoś dobrze zna SQL, to takie zapytanie po prostu szybko sobie zapisuje i tyle. Uwaga! Wybieramy sobie najpierw tabelkę wewnętrzną T1, select, cennik, rok, cukier, kilogramy, from, cukier, cennik, where, czyli tutaj mam jeszcze wykorzystany ten mechanizm wybierania z dwóch tabel, ale zawężony tylko do tych pozycji, gdzie rok i rok z dnia sprzedaży są identyczne. Czyli tu mamy dokładnie sytuację sprzed chwili, tylko mniej sobie kolumn wybieramy, a ściślej wybieramy tylko rok i kilogramy, bo tylko te dwie pozycje będą nas interesowały. No bo ile sprzedaliśmy w danym roku tych kilogramów, bez uwzględnienia firmy. No i to jest ta tabela, którą tu ponownie nazywam T1. Taki wewnętrzny alias do całego zapytania. No i teraz traktujemy to jako T1 po prostu. Zatem wyższe zapytanie, to takie jakby wcześniejsze w tym wypadku. Wybierz wszystko z T1. Nie wszystko, tylko rok. Oraz sumuj z T1, czyli z tej tabeli, kilogramy. Nazwij to kilogramy razem. Wybierz te dwa pola z, no właśnie, T1. From T1. I tutaj pogrupuj po rok. Czyli po T1 rok. No i uporządkuj. To też nie byłoby tu w zasadzie potrzebne, ale niech sobie tam będzie. Mamy to pogrupowane. No i teraz uruchomimy. Do karkusza, no i mamy rok, a tu sumę kilogramów. Rok, suma kilogramów. No i to jest dokładnie odpowiedź. Tak powinna wyglądać ta tabelka z wynikami. Może tylko podpowiem Wam jedną rzecz, ponieważ taki zapis mm, rodzi pewne takie pytania, ale, ale jak to się stało? Jak to nagle tutaj. Można zrobić coś takiego, słuchajcie. Usunąć sobie to. Usunąć sobie to. Tak, na chwilę, gdzieś tam skopiować wcześniej i zobaczyć, co się stanie, jak na przykład wyświetlę coś takiego. I zobaczcie, mam 2162 pozycje. Tak? Widzimy, że tutaj jest dokładnie to, o co chodzi. Nie? I teraz ta tabelka, taka jakby częściowa, to jest te T1, i teraz tu grupuję według roku, sumując kilogramy. Zatem tak jakby widok pośredni pozwala nam w głowie dojść do tego, w jaki sposób ten efekt końcowy powstał. Polecam, żebyście sobie też tak zrobili. Zatem zanim tutaj e, całość ogarniecie, to można sobie te fragmenty ze środka powydłubywać i patrzeć po kolei, jak to wszystko powstaje. Można też takie fragmenty pozapisywać jako oddzielne kwerendy i w kolejnych kwerendach korzystać z tych małych takich podkwerend. Można to też w ten sposób zrobić. Zadanie czwarte na potrzeby zadania 4 załóżmy że firma Słodzik wprowadziła system premiowania klientów hurtowych który obejmuje lata no, tej całej sprzedaży. Klient otrzymuje przy zakupie rabat którego wysokość zależy od łącznej ilości cukru zakupionego do tej pory przez tego klienta wliczając w to ilość cukru z bieżącej transakcji sprzedaży wysokość rabatu za każdy kilogram cukru w bieżącej transakcji wynosi i tu są pewne widełki. 5 groszy 10 20 groszy mniej za kilogram cukru w zależności od tych widełek czyli tam ile kilogramów do tej pory kupił to tak wpada w te kolejne widełki aż przekroczy 10 ton zakupu tego cukru dzień dobry tablet i wtedy mamy już ten maksymalny rabat 20 groszy za kilogram. Tutaj celem jest podanie łącznej wartości wszystkich udzielonych rabatów w całym tym okresie. No to jak zrobić to w SQLu. Mhm. To zapytanie już nie wygląda fajnie. I z punktu widzenia osoby, która zna SQL już biegle, no to może to nie jest jakieś szokujące, ale dla Was prawdopodobnie, którzy się uczycie, no to tak e, właśnie oczy urosły i mówicie zaraz, zaraz, no to, to na przykład zadanie pierwszym to ja ogarniam, ale no ale to, to też się oczywiście da ogarnąć. No ale już widzimy, że to już nie jest takie easy. I tu ewidentnie to zadanie lepiej zrobić Excelem. No ale to nic, zmierzmy się z tym pomimo tego i spróbujmy sobie powolutku przejrzeć, co tu się w zasadzie dzieje. Jeszcze raz powtarzam, dobrze jest i zróbcie to sobie samodzielnie: wyciągać te selekty wewnętrzne i sprawdzać sobie, jaka część tabeli jest, jakby tą pośrednią. Czyli zanim sobie tutaj policzę yy, całość, to przecież najpierw tworzę jakąś tabelę T1. Później tworzę tabelę jakąś, te 2 tutaj widzimy, tak? I na tej tabeli mam jeszcze jakąś tam tabelę, te 3 i tak dalej, i tak dalej. Zatem gdzieś tu są po drodze kolejne tabele policzone, zanim w efekcie uzyskam ten właściwy wynik. Dobrze jest właśnie sobie takie tabelki wyłuskać i samodzielnie zobaczyć ten etap pośredni, zanim zadziała te całe zapytanie. No ale spróbujmy to rozgryźć. Wewnętrzna, najbardziej wewnętrzna tabela to jest ta tabelka T1. I tu jest w zasadzie tylko złączenie cukru i cennika. Z tym, że tutaj już łączę to za pomocą left join, a nie za pomocą from i tu wszystkie możliwe kombinacje wierszy. Zatem, co tu mamy? Select na razie wszystko. From cukier, left join cennik, gdzie tym kluczem złączeniowym on jest rok z tabeli cukier. Ściślej to jest wyciągnięcie roku z dnia z tabeli cukier. I on ma być taki jak rok z tabeli cennik. Zatem na podstawie tej równości będą wiersze y, obu tabel łączone. No, i to jest ta wewnętrzna tabela, która po prostu to tutaj tworzy. Jeszcze sobie to sortuje według liczby porządkowej. Mm, Narastająco. To nie jest to może aż tak konieczne, chociaż nie, to jest konieczne ze względu na następną tabelę, która na T1 bazuje. Kolejna taka wewnętrzna tabela, jakby pośrednia, to jest ta, która bazuje na T1, a sama jest nazwana T2. I ta tabela, co robi? Wybiera sobie kilogramy i cenę z tej T1 oraz sumuje sobie tutaj taką wartość kilogramów, która to wartość sama jest selectem. Zwróćcie uwagę, select, wybieram jedno pole, wybieram drugie pole, a to jest trzecie pole, jeszcze nie mam z jakiej tabeli, from pojawia się dopiero tutaj i te from jest, że z T1, zatem mój ten select wybiera coś z tabeli T1, którą przed chwilą omówiliśmy, ale wewnątrz wyboru własnych pól ma jeszcze samodzielny select i ten select jest bardzo ważny, żeby go zrozumieć. Dobrze jest też samą tę tabelkę t dwa, z tą pozycją wyświetlić sobie oddzielnie. A czym jest ta pozycja? Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej pozycji. Wybierz sumowane kilogramy z tabeli cukier, czyli podstawowa tabela. Ale w taki sposób, że liczba początkowa Obecnej pozycji wybieranej jest mniejsza od pozycji z tabeli T1, ale dla identycznych nipów. Co tu się odwala? O co tu chodzi? Co to za mixtu nastąpił? Jeszcze raz. Wybieram sumę kilogramów z tabeli cukier, ale tylko z takich pozycji, które mają liczbę porządkową i Firmę kupującą, mniejszą niż ta, tutaj tabela początkowa, która robi wszystkie kombinacje. Co to w praktyce oznacza? Że do danej pozycji danego wiersza będę miał jedno, jedno pole, o te pole, nazwałem je kilogramy do, które mają sumę, bo tu jest sum wszystkich kilogramów z pozycji wcześniejszych, ale tylko dla tego klienta. Zatem przy każdym kolejnym zakupie tego samego klienta będę miał policzoną sumę wszystkich jego wcześniejszych zakupów, ale z obecną pozycją włącznie, bo tu jest mniejsze równe. Gdyby było tylko mniejsze, to by były wszystkie zakupy kilogramów wcześniejsze, ale bez obecnego wiersza. Czyli każdy wiersz będzie zawierał obecne kupione. Kilogramy przez daną firmę oraz pole, oto pole, tu, które będzie zawierało sumę wszystkich wcześniej kupionych kilogramów przez tego klienta. Żeby to lepiej zrozumieć, musimy sobie podejrzeć całą tę tabelę T2. O tę właśnie tabelkę musimy sobie zobaczyć. Zobaczmy ją w jakimś oddzielnym zapytaniu, to będziemy lepiej rozumieli, co tu się dzieje. Mamy tu więc tę wydzieloną część z naszego zadania, z tym, że do tej wydzielonej części dodałem jeszcze pozycje NIP i LP. One tutaj nie są potrzebne, ale tu pozwolą lepiej zrozumieć tę właśnie całą część, a ściślej o właśnie to dziwne pole. Czyli że SELECT, oddzielne zapytanie SELECT, jest tylko polem w jakiejś tabeli. No to popatrzmy. Co tu mamy? Mamy tu nipy, mamy tu liczbę, po, liczbę porządkową, z tabeli wciąż cukier, czyli tej tabeli sprzedażowej, mamy kilogramy z tabeli cukier, gdzieś tam jest jeszcze dzień, ale to nie jest teraz istotne, i mamy cenę, która jest doklejona z cennika, to jest z tej tabeli T1. No i właśnie jest to dziwne pole kilogramy do. Otóż są to kilogramy do momentu tej pozycji, kiedy kupujemy. Jest to Taka pozycja kilogramy sumowana, ale z takim założeniem, że liczby porządkowe wszystkie wcześniejsze są wzięte pod uwagę, ale dla tego konkretnego nipu. I wszystkie wcześniejsze pozycje dla tego nipu, jeśli wystąpiły, to kilogramy tam będą sumowane i tu będą wyświetlone. Widzimy, że tu jest 13 i tu 13, to znaczy, że ten klient nie miał w pozycjach od 66 w dół nie miał wcześniej ani jednego kilograma kupionego, nie wystąpił, dlatego suma kilogramy do jest też 13, ale tutaj wyżej mamy klienta, który na pozycji 66 zakupił obecnie 444 kg cukru, z tym, że widocznie od pozycji 65 wcześniej już był jego zakup, ponieważ dla tego nipu i Liczb porządkowych mniejszych, kilogramy zostały zsumowane i tu wyświetlone włącznie z tą wartością. Zatem, gdzieś wcześniej ten tutaj klient, pacjent 171, musiał już kupić. Sprawdźmy. Szukajmy 171 końcówki. Jest tutaj, zobaczcie. I tu kupił już, ale jeszcze miał coś wcześniej. Tu też kupił i tu kupił. Zatem, ta obecna pozycja, którą tu miał. Ota tutaj 66. To jest w tym polu kilogramy do. Suma z wcześniejszych wszystkich wierszy. Takich, gdzie LP jest mniejsze równe od mojego LP i nip jest równy obecnemu. I z tego wszystkiego sumuję kilogramy i wyświetlam tutaj. Jasne? <grybuj> Prościutkie. Trochę żartuję. To już nie jest takie proste, trzeba sobie to wyobrazić, trzeba to sobie przeanalizować. No bo ta część, o tu teraz omawiana, to tylko kolejna tabela, częściowa, dzięki której zadziałają następne tabele. No i przejdźmy już teraz do tych następnych, czyli do konkretnie kolejnego selecta, a mianowicie do tego selecta, który tutaj jest nazwany T3. Ten select, o ten tutaj. Tworzy sobie pola, które, jak już się tu domyślamy, uwzględniają cenę właśnie z rabatem, w zależności od tego, ile do tej pory kupił. Zatem tutaj korzystamy z tej tabeli, która właśnie wcześniej omówiona już podaje mi te kilogramy do momentu zakupu czyli mamy tutaj tabelę wszystkich zakupów, ale z informacją, ile kupiono wcześniej i ile kupiono razem z tym momentem obecnym. I teraz korzystając z tej tabeli, będziemy obliczać, ile w takim razie powinna ta cena wynosić. No i popatrzcie, to już jest dosyć intuicyjne. Wybierz kilogram razy cena jako kwota bez rabatu bardzo logiczne oraz stwórz pozycję taką: jeżeli kilogramy do, czyli to, co do tej pory kupiłem, włącznie z tą obecną y, linijką sprzedaży, są mniejsze od 100, to zostaw kilogram razy cena bo tu się nic nie zmienia. Ale jeżeli nie, to jeżeli kilogramy są między 100 a 1000, to kilogram pomnóż przez cena, ale pomniejsz ona o 5 groszy. Jeżeli nie, to jeżeli jest od 100 do 10 tysięcy, pomniejsz o 10 groszy. A jeżeli nie, to o 20 groszy w każdym przypadku, gdy przekracza już 10 tysięcy. Czy tam jest równe 10 tysięcy bądź więcej. I to nazwij jako kwota rabat. Zatem mam dwie nowe pozycje: kwota bez rabatu i kwota z rabatem. Zatem wybieram sobie tutaj takie pola, które będą miały kwotę bez rabatu, kwotę z rabatem z całej tej tutaj. Tabeli. Przy czym jest to już kilogram razy cena, czyli jest to już ta wartość finansowa. Tu jest obliczona, co by było, gdybym nie miał żadnego rabatu. To takie by były ceny, kwota bez. A tu mam policzone wartości, kilogramy razy cena. Jakie pieniądze zyskałem uwzględniając rabat? Zatem na tej tabeli całej już tylko wykonam select następujący. Zsumuj wszystkie kwoty, gdy nie ma rabatu, i odejmij od sumy wszystkich kwot, gdy był rabat. No a to, co zostanie, to jest suma wszystkich rabatów. Jak to skompiluję, czy po prostu wyświetlę, bo to w zasadzie nie jest kompilacja, ale taki nawyk z programowania. Jak to sobie odpalimy, tak, trochę to pomiędli. To pojawi się kwota 38 126 zł i 35 groszy rabatów, czyli przy takim systemie udzieliliśmy tyle rabatów i dokładnie to jest odpowiedź. No ale puenta, moi drodzy, puenta jest taka, że to naprawdę jest trudniejsze niż zrobienie tego w Excelu. W Excelu rozwiązanie tego zadania to jest przeciągnij, upuść, zaznacz, pociągnij, napisz prosty wzór. O mniej więcej ta część jest wspólna niewątpliwie, bo tam też jakieś jeżeli będzie konieczne. No ale całość tutaj, idzie Trzy... trzeba tworzyć kolejne tabele, żeby z nich wyciągać kolejne informacje. Trochę to zawiłe, nie? Świetne ćwiczenie dla selekta świetne ćwiczenie żeby zrozumieć zapytania ale w przypadku, w przypadku rozwiązywania zadania do matury raczej nie chcemy siedzieć i dłubać kombinować no chyba że ktoś naprawdę super zna tego SQL i sobie takie coś tworzy po prostu tak z automatu bo szybciutko widzi biegły jest w tym to wtedy nie ma problemu no niemniej bardziej mi tu chodziło jak już mówiłem na początku pokazanie całego selekta tyle w tym odcineczku. Być może jeszcze nakręcę jakieś inne, może o samym SQL-u trochę nakręcę, już tak poza akcesem, bo jeszcze mamy wiele bardzo ciekawych zapytań do pokazania, typu update, czy chociażby utworzenie tabeli, czy chociażby kasowanie wiersza, który już jest wprowadzony. Zatem, czy choćby dodanie wiersza do tabeli w ogóle, no, kolejne polecenia, ale to może zrobić w jakimś takim oddzielnym odcinku, jako już pewne takie dopięcie samego tematu SQL, tematu, nie ukrywam tylko liźniętego, gdyż język SQL jest dosyć bogaty, niemniej w tych podstawowych użyciach, tych podstawowych wykorzystaniach, w zasadzie wystarcza w ogromnej ilości przypadków, żeby bazę danych o jakieś proste zestawienia zapytać. Zachęcam jeszcze raz do uczenia się SQLa bo jako programiści potencjalni wcześniej czy później traficie na takie SQLowe bazy i trzeba będzie sobie umieć poradzić. Nawet jeśli nie będzie to wasz chleb powszedni, to będą elementy, gdzie trzeba będzie z tego skorzystać. Dziękuję za wytrwanie. Polecam to sobie rozkminić, przejrzeć te selekty, przeanalizować, czyli po prostu pouczyć się samodzielnie, bo samo oglądanie niczego nie wnosi tak naprawdę, jeśli tylko obejrzysz i zostaniesz.